Zatrzymajcie się na chwilę, mam dla was bardzo ważną informację. Mam dla was informację z nieba. Zatrzymajcie się na chwilę. Chcę wam powiedzieć informację z nieba. 2000 lat temu wykonało się. Wykonało się na krzyżu Golgoty twoje zbawienie. 2000 lat temu na ziemię przyszedł Jezus Chrystus. Bóg, który przyszedł w postaci człowieka. I on współczuł człowiekowi, doświadczył wszystkiego oprócz grzechu. A potem poszedł na krzyż i po 3 dniach zmartwychwstał. Król królów i Pan panów zmartwychwstał i wykonało się zbawienie. Dzisiaj jest dla ciebie ratunek. Dzisiaj możesz być wolny i zbawiony. Jeśli tylko chcesz, możesz dzisiaj poznać go osobiście. Jezus Chrystus żyje. On żyje we mnie. Jestem obywatelem nieba. Posłuchaj tej informacji. On jest Bogiem, który żyje naprawdę. On jest prawdziwą miłością. Byś był jedynym człowiekiem na ziemi. Czy wiesz, że on przyszedł specjalnie po to, aby ciebie zbawić? Wiesz, że on specjalnie dla ciebie przyszedł na ziemię? On tak bardzo ciebie kochał. Bóg tak bardzo miłował świat, że dał swego Syna i dorodzonego Jezusa Chrystusa, abyś dzisiaj mógł podjąć decyzję, abyś mógł być zbawiony, abyś nie musiał ginąć, ale mógł żyć na wieki z Nim. On dał tą możliwość każdemu człowiekowi, który tylko chce. To jest tak proste, Ewangelia jest tak banalnie prosta, ona jest cały czas taka sama, od 2000 lat jest cały czas taka sama. Możesz dzisiaj poznać Boga osobiście, tak jak ja Go poznałam. Możesz dzisiaj doświadczyć Jego ojcowskiej miłości. Jeśli tylko zechcesz, bo zbawienie jest na wyciągnięcie ręki. My tutaj jesteśmy po to, aby mówić o żywym Bogu, którego poznaliśmy. Nie mówimy o jakiejś pierdółce, nie mówimy o religii, nie mówimy o żadnych systemach. To nas nie obchodzi, mówimy o Bogu żywym, który żyje w nas. On naprawdę żyje, On jest Królem. On jest tym, który jest ponad wszystkim. Nie ma innego zbawienia tylko w Jezusie. Nie ma innej drogi, żadnego pośrednika. Żadna religia nie przyprowadzi cię do Boga. Żaden system uczynków nie przyprowadzi cię do Boga. Nie przez to przychodzi do zbawienia. Nie w ten sposób dostępujesz zbawienia. Tylko przez Jezusa Chrystusa. On jest jedyną drogą, prawdą i życiem. On jest jedyną drogą, prawdą i życiem. Nie ma innego pośrednika. Jeśli do tej pory myślałeś, że przez to, że jesteś dobrym człowiekiem moralnie, pójdziesz do nieba, to się mówię, sorry, nie pójdziesz. Tylko i wyłącznie przez to, że podejmiesz decyzję, że dzisiaj podejmiesz decyzję, że odchodzisz ze swojego starego toku myślenia, że dzisiaj całkowicie rezygnujesz z tego toku myślenia. Jeśli dzisiaj podejmiesz tę decyzję, że całkowicie rezygnujesz z swojego egocentryzmu i niezależności od Boga. Dzisiaj możesz się z Nim pojednać. Każdy z nas zgrzeszył przez to, że odszedł od Boga. Ale Ewka mieli wszystko, ale zdecydowali się nie niezależność. Więc nie mów, że masz wszystko, bo jeśli nie masz Jezusa, to nie masz nic. Jeśli nie masz Zbawiciela, to nie masz tak naprawdę żadnej ochrony na tym świecie. Tylko On jest tym, który cię zbawia. Tylko On jest tym, który cię ratuje. On daje ci ratunek w każdej dziedzinie twojego życia. To nie chodzi tylko o zbawienie, że idziesz do nieba. Możesz doświadczać nieba tutaj na ziemi, jeśli tylko chcesz. Możesz być zaopatrzony. Możesz być zdrowy, możesz być szczęśliwy. Możesz mieć super relacje, możesz być bogaty. Bo to wszystko zapewnił ci Jezus na krzyżu Golgoty. Wykonało się na krzyżu. Wiecie, co tam zrobił Jezus? Rozpiżył całe piekło. Diabeł to jest frajer. Diabeł został pokonany przez Jezusa na krzyżu Golgoty. Wszelka choroba została pokonana i zniszczona. Zostało zniszczone piekło i śmierć. Zostało zniszczone ubóstwo. Dzisiaj możesz być zaopatrzony. Dzisiaj możesz poznać Boga osobiście, jeśli tylko chcesz. To jest na wyciągnięcie ręki. To zbawienie jest na wyciągnięcie ręki. Dzisiaj jest ten dzień łaski i zbawienia. Dzisiaj możesz doświadczyć nieba, jeśli tylko chcesz. To jest tak banalnie proste. Zatrzymaj się i posłuchaj. Ja poznałam go osobiście. Ja wiem, co mówię. Nie mówię ci o jakimś Bogu, o którym gdzieś tam słyszałam. Ja nie mówię ci o żadnej religii. On żyje i On jest Królem. I On chce dzisiaj, abyś ty podjął tą decyzję, abyś pojednał się z Nim. Bo On już w Jezusie dał ci pomoc. 2000 lat temu On dał ci pomoc. W jakimkolwiek jesteś miejscu, cokolwiek dzieje się w twoim życiu, to jest nieważne. On ma rozwiązanie na tą sytuację. Jezus Chrystus jako powiedział Boga na człowieka, na każdą sytuację, która ma miejsce w życiu człowieka. Dzisiaj możesz pojednać się z Nim. Podejmij tą decyzję, bo Bóg jest tym, który żyje. I wystaw na próbę, jeśli nie wierzysz. Jeśli jesteś chory, jeśli jesteś zniewolony, jeśli dzieje coś w twoim życiu, chodź tutaj do nas, pomodlimy się, zostaniesz uzdrowiony. Będziesz uwolniony, bo Bóg jest Bogiem życia. On niesie życie. Możesz doświadczyć tego życia dzisiaj, jeśli tylko chcesz. Podejmij tą decyzję. Jesteśmy tutaj dla ciebie po to, aby świadczyć ci o żywym Bogu, którego poznaliśmy. Bo On jest Królem mocy. On jest ponad wszystkim, nie ma innego imienia. Nie ma innym zbawienia, tylko w Jezusie. Tylko w Jezusie, w żadnej innej religii. W żadnym systemie myślowym. Musisz pojednać się z Bogiem, żeby pójść do nieba. Musisz odwrócić się od swojego egocentryzmu. To jest tak proste. Dzisiaj wystarczy, że wyznasz i powiesz, Boże, ciebie nie znałem. Do tej pory ciebie jeszcze nie znałem. Zresztą podcastowy.
Ale dzisiaj chcę Cię poznać, jeśli to jest prawda, to co słyszę od tych ludzi, to ja dzisiaj chcę Ciebie poznać. Przyjdź do mojego życia, przepraszam Cię za to, że do tej pory żyłem bez Ciebie. To jest prosta modlitwa, to jest proste wołanie. Wystarczy tak zawołać ze swojego serca, a gwarantuję Ci, że zmieni się Twoje życie, że przyjdzie Bóg do Twojego życia i wszystko się zmieni. Podejmij tę decyzję dzisiaj.